ludzi. Dobra, dzisiaj będą barki z nogami. Zgodnie z naszym planem. Kolejny dzień typowo siłowy, aczkolwiek ja ze względu na kontuzję odcinka lędźwiowego no niestety nie będę mógł robić na przykład martwego ciągu na maksa. No z wiadomych względów, tak? Jeżeli macie kontuzjowany odcinek lędźwiowy kręgosłupa, no to martwy ciąg trochę nie za bardzo. Więc po prostu zobaczę, albo jeżeli mi się uda, no to zrobię go po prostu z większą ilością powtórzeń. Albo druga opcja jest taka, że po prostu wezmę po prostu, zrobię inne ćwiczenie jakieś, tak? Ale to zobaczymy. W każdym bądź razie, no tak jak powiedziałem przed chwilą, dzisiaj będą nogi i barki. Bez żadnego cardio. No i co, no nie będę tego przedłużał, bez sensu, widzimy się na siłowni, no. Witam was podczas kolejnego mojego treningu, dzisiaj barki i nogi. Tak jak widzicie, zaczynam od wyciskania żołnierskiego siedząc. Tutaj były 4 serie, każda po około 3-4 ruchy. To już jest akurat ostatnia seria. Następnie wyciskanie hantli siedząc. To jest pierwsza seria, którą wykonywałem. Tak jak widzicie, ćwiczenie staram się wykonywać właśnie w tej granicy od 2 do 4, góra 5. Następnie przyciąganie sztangi do klatki piersiowej, przy czym jest to robione jednorącz i na smithie. Dzięki temu można bardziej się skupić na tym jednym aktonie zamiast na obu. I jest to fajne urozmaicenie standardowego, normalnego wykonywania tego ćwiczenia. Również, tak jak w pozostałych ćwiczeniach, zakres ruchów od 2 do 4 powtórzeń. Następnym ćwiczeniem, jakie wykonałem dzisiaj, były przysiady. Tak jak widzicie, udało mi się je wykonać pomimo kontuzji odcinka lędźwiowego. Były 4 serie przysiadów, również po 4-5 ruchów. Następnie zamiast zwykłego martwego ciągu zrobiłem martwy ciąg na prostych nogach przy użyciu hantli. Nie wiem, no ja osobiście dużo mniej odczuwam odcinek lędźwiowy przy wykonywaniu tego rodzaju martwego ciągu. A jak widzicie, też skupiłem się właśnie na pracy, nad tym, aby pracowały głównie mięśnie dwugłowe i mięśnie pośladkowe. Dlatego to ćwiczenie też bardzo dobrze oddziałuje. Następnie wykroki, również zakres ruchów taki sam jak w poprzednim ćwiczeniu, czyli od 2 do 4, góra 5 powtórzeń na każdą nogę. Staram się, aby te wykroki były dość szerokie, wtedy też mniej obciążacie właśnie kolana. Następnym ćwiczeniem, które zacząłem wykonywać, były znowu przysiady, z tym, że jak widzicie, tutaj już mam mniejszy ciężar i były to przysiady typowo hipertroficzne, tak? Ja tutaj wykonałem akurat w tej serii bodajże 10 tych przysiadów, ale w serii następnej wykonałem tym samym ciężarem 20 przysiadów. Było to wykonane, to ćwiczenie, po to, aby po prostu dobić ten mięsień, tak, aby dobić te mięśnie nóg. Z racji na to, że właśnie ze względu na tą kontuzję odcinka lędźwiowego nie mogę też nakładać takich dużych ciężarów. Następnym ćwiczeniem było po prostu, były łydki na suwnicy, jak ja to nazywam. Jeżeli nie macie specjalnej maszyny na siłowni do łydek, to właśnie w ten sposób możecie wykonać to ćwiczenie. Po tym ćwiczeniu była jeszcze łydkownica, ale niestety rozładował mi się telefon, więc jej nie nagrałem. Jest godzina 20:12. Sorry, że dzisiaj tak późno to wszystko zostało ogarnięte, ale jeszcze miałem kilka treningów personalnych, czyli fitness. Dopiero właśnie wróciłem do domu. Tutaj mam już zrobiony na całe szczęście ryż, więc alleluja i do przodu. No i co? Ja zaraz pakuję swoje pojemniki na jutro. Mięso jeszcze mam, jak widzicie.
No i tyle. Widzimy się jutro. A jutro? Plecy i biceps. Pozdro. Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać!